Dobrze, dobrze. Nie, idzie, idzie, idzie do góry. Idzie, idzie. Nie jest duża. Idzie, idzie do góry. Idzie do góry. No dobrze. W morzu musimy sami sobie szacować, czy to jest duża ryba, czy nieduża ryba. O, 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 i dorszy. I proszę zobaczyć na przywieszkę, jak ładnie wziął. Jaki był głodny. Klasyczny. Klasycznie, patrzcie, to dorszyku. O, i to takie i fajne, i taki fajny. On jest taki fajny. Tak, jesteśmy na morzu. Pamiętajmy, jesteśmy na morzu. Dopuszczamy czy bierzemy? Dopuszczamy, nie? Ładny. Piękny bałtycki dorsz. I proszę zobaczyć, linia boczna, wąsik, gdzie masz wąsika, jest wąsik, proszę zobaczyć, wszystkie ryby dorszowate mają wąsiki, piękna ryba, no cudowna. Proponuję założyć większe przywieszki, znaczy mówię o przynętach na przywieszki, ze względu na to, że selektywnie działają i nieraz już się przekonałem o tym, że mamy lepsze wyniki na większe przynęty. Czasami kolory wydawałoby się mało atrakcyjne wędkarsko, działają na ryby i na wyobraźnię ryb, na agresję bardzo dobrze. Tych kutrów, tych wędkarzy jest i próbujmy czegoś nowego.